Dzisiaj być może zastanawiamy się, do czego na przykład służą uszy, bo według niektórych uszy służą do tego, żeby je przekłuwać, żeby tam sobie jakieś mniejsze albo większe kolczyki powiesić. Według niektórych uszy służą do tego, żeby nie odstawały. Według innych służą do tego, żeby okulary na nich zaczepić. A tymczasem Pan Jezus nam dzisiaj przypomina, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tak, kochani, uszy są do słuchania. I przez te uszy do naszych serc ma dotrzeć Słowo Boże. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Słowie, które siewca wyszedł i rzucił w różne miejsca, padło na różną glebę. Jedno wzeszło, inne zostało przytłumione, jeszcze inne wydało plon. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przez chwilę właśnie nad tą ulubioną dla Pana Jezusa parabolą się zatrzymali. Ziarno. Ziarno przede wszystkim ma w sobie coś z misterium, z tajemnicy. Ziarno musi wpaść w ziemię, obumrzeć i musi tam swój czas w tej ziemi odleżeć. I w tym czasie nie wolno mu przeszkadzać, nie wolno go wziąć i przepołowić, zobaczyć, co się w nim dzieje. Podobnie jak z tym ludzkim embrionem, które mimo całej wielkiej nauki i technologii, aby mogło się rozwinąć ludzkie życie, człowiek, który jest od początku, by się mógł rozwinąć, on musi w łonie swojej matki ten tajemniczy okres bez żadnej ingerencji spędzić. Więc to ziarno musi znaleźć swoje miejsce, w którym w tajemnicy przed naszymi oczyma coś się z nim dzieje. I to ziarno potrzebuje czasu. A więc ziarno jest nośnikiem tajemnicy i z drugiej strony potrzebuje czasu. I wreszcie po trzecie ziarno potrzebuje odpowiednich warunków, aby wyrosnąć. Jedno potrzebuje kilka dni, inne kilka tygodni, może kilka miesięcy. Wyobraźcie sobie, że w ruinach miasta Pompeje, które odkryto po z górą 1900 latach, od kiedy zalała je lawa wulkanu, znaleziono niektóre ziarna, które tam właśnie przeleżały prawie 2000 lat. I naukowcy wzięli te ziarna do laboratorium i w warunkach laboratoryjnych te ziarna po 2000 lat wydały plon. Ziarno Słowa Bożego, które spada na gleby naszych serc, ono też potrzebuje odpowiednich warunków. I tak naprawdę nie wiadomo, ile czasu potrzeba, aby to ziarno Bożego Słowa wydało plon w naszym życiu. No trzeba mieć nadzieję, że nie tyle, co te ziarna znalezione w Pompejach.